Architektura to najtrwalsze narzędzie propagandy. Czy ktoś dziś słyszałby o jakimś faraonie Cheopsie, gdyby ten nie zbudował sobie gigantycznej piramidy? Chyba nie. O tej propagandowej sile architektury wiedzieli politycy na przełomie lat 40. i 50. Polska budowała wtedy socjalizm i gmachy, które miały go reprezentować. Ustalono, że architektura ma odpowiadać aktualnym politycznym potrzebom i służyć do tego miał specjalnie obowiązkowo wprowadzony styl – socrealizm. Architektura socrealistyczna miała być narodowa w formie i socjalistyczna w treści. Tylko co to znaczy? Jesteśmy na Marienstadzie, jednym z pierwszych osiedli wzniesionych w Warszawie po wojnie. Jak ono wygląda? Jak takie małe, stare polskie miasteczko. Jest ryneczek, przy którym stoją małe domki, które udają jakąś zabudowę XVIII-wieczną w takich spokojnych formach polskiego baroku. Ale chyba najfajniejszym blokiem, jaki tu stoi, jest ten. Teoretycznie to zwykły galeriowiec, ale dach nad tą galerią jest wsparty na takich bardzo smukłych, wąskich kolumienkach. Na nich leżą sobie takie małe kosteczki i dopiero na tym opiera się ten ciężar ceramicznego krytego dachówką dachu. Z czym to się może kojarzyć? Chyba z jednym z najbardziej polskich budynków, czyli z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Tam, na dziedzińcu arkadowym także, na drugim piętrze, są właśnie takie bardzo wąskie kolumienki, które są potem takie małe kosteczki i dopiero na tym ten ciężki dach pokryty dachówką. Dokładnie tak jak tutaj. A przecież Wawel to jest Zamek Królewski, miejsce zamieszkania i koronacji polskich królów, siedziba monarchii. A tutaj kryją się robotnicze mieszkania. A zatem narodowa forma to jest ta forma wawelska, królewska, sięgająca pamięcią XVII-XVI wieku, ale treść jest socjalistyczna. Mieszkania dla klasy robotniczej. Ministerstwo Rolnictwa. Tutaj też, jak w galeriowcu, waweliowcu na Marienstadzie, jest kolumnada, no ale charakter tej architektury jest już zupełnie inny. Tam chodziło o stworzenie atmosfery małego, sennego polskiego miasteczka, a to jest gigantyczny gmach, który wypełnia cały kwartał ulic i do którego wchodzi się przez monumentalną, podwójną kolumnadę. Skrzydło, które nie ma żadnej funkcji, jest tylko do tego, żeby nadać temu gmachowi no właśnie takich cech monumentalnych czy wręcz pompatycznych. No bo to jest ministerstwo, siedziba władzy. Chodziło o to, aby tym budynkiem pokazać siłę i moc nowej komunistycznej władzy, nowego socjalistycznego państwa. To jest Ministerstwo Rolnictwa, czyli tutaj właśnie dokonywała się reforma rolna. No ale ta pompatyczność, ta ozdobność, to osiąganie do wzorców przeszłości, tutaj można powiedzieć, że to jest takie dalekie echo kolumnady Pałacu Saskiego, bo w końcu też jest to kolumnada, która stoi na arkadach, dwa rzędy kolumn wyżej stanowią taki parawan pomiędzy zewnętrzem a wnętrzem. To wszystko są rzeczy bardzo rozrzutne. Owszem, jeżeli chodzi o pokazanie bogactwa i siły i mocy, no to ta rozrzutność jest jak najbardziej na miejscu. No ale jeśli zaczynamy budować na przykład osiedla mieszkaniowe w takim monumentalnym stylu, no to czy one na pewno są na miejscu w kraju, który podnosi się z ruin, gdzie cały czas wszystkiego brakuje? To była jedna z przyczyn krytyki socrealizmu. Nie tylko względy estetyczne czy historyczne, ale także to, że to był właśnie styl bardzo rozrzutny, gdzie preferowano monumentalne układy wnętrz, często niefunkcjonalne, i bardzo dużo wydawano, bardzo dużo poświęcano na to, żeby stosować najdroższe materiały, tak jak tutaj. Ten budynek jest całkowicie oblicowany kamieniem. Ale jakakolwiek rozrzutność czy przesada w Ministerstwie Rolnictwa, budynku ledwie kilkupiętrowym, całkowicie, totalnie blednie przy tym, Pałacu Kultury i Nauki. Bo to jest budynek gigant, kolos, właściwie gargantuiczny. Sama jego część dolna, te kilka pięter, które rozłażą się tak na boki, niczym jakaś lawa rozlewająca się po mieście, ma 254 na 212 metrów. A do tego jest przecież ta słynna wieża, to co zapewnia mu ten ikoniczny wręcz status najwyższego polskiego budynku. Ona ma 237 metrów wysokości. W środku jest 3288 pomieszczeń o łącznej powierzchni 123 tysięcy metrów kwadratowych. To jest takie architektoniczne wubudu. Ale to jest wubudu bardzo rozgadane. I ono mówi narodową formą i socjalistyczną treścią. Jakie są te socjalistyczne treści? Tutaj można powiedzieć, że sama nazwa jest socjalistyczna, bo to jest Pałac Kultury i Nauki. Na Marienstadzie chodziło o pokazanie, że w nowej socjalistycznej Polsce robotnicy mogą mieszkać w czymś, co wygląda jak królewski pałac, jak zamek na Wawelu. I tutaj chodzi o to samo. Pałac to przecież były siedziby, rezydencje, monarchii,
arystokracji, klas panujących w dawnej Polsce, w zamierzchłym ustroju. A teraz pałac służy kulturze i nauce ludowej. I to jest pałac dla ludu. W środku oczywiście jest pełen program takiej kultury i nauki. Instytuty naukowe, teatry, muzea, to wszystko, co miało zachęcić lud pracujący miasta, aby przychodził tutaj i uczestniczył w tym życiu społecznym. No ale do tego jest oczywiście narodowa forma. Ona czerpie z takiego monumentalnego klasycyzmu Królestwa Kongresowego, z polskiej architektury XIX wieku, ale są też różne inne, bardziej subtelne nawiązania. Na przykład te takie dziwne wykwity na szczytach poszczególnych brył, z których składa się Pałac Kultury, nawiązują do polskiej architektury XVI i XVII wieku. To są attyki, czyli takie murki, które zasłaniają dach, który jest za nimi. I dokładnie takie same elementy znajdziemy na przykład na krakowskich sukiennicach albo na kamienicach przy Kazimierskim Rynku. Architekt pałacu, Lew Rudniew, oglądał te wszystkie miejsca i właśnie nimi inspirował się, by zawrzeć w tym socjalistycznym budynku tę narodową, polską, architektoniczną formę. Ale są też rzeczy bardziej subtelne. Na przykład w wielu miejscach pałacu znajdziemy rzeźby zamknięte w takich lekko wgłębionych w ścianie niszach. To są detale, które spotkamy bardzo często w dawnej architekturze, w pałacach i w kościołach. Tylko że tam zwykle w takiej niszy stała figura świętego albo jakaś personifikacja cnoty, ewentualnie rzymski cesarz. Tutaj też są umięśnieni, atletycznie zbudowani ludzie, ale mają inne atrybuty. Nie mają jakiejś korony przy sobie albo atrybutu świętego, tylko na przykład łożysko albo świder albo bryłę węgla. Bo tymi nowymi bogami, tymi nowymi bohaterami ikonografii, przedstawień w monumentalnej architekturze już nie są cesarze i królowie i święci, ale robotnik, kołchoźnica czy komuniści z różnych stron świata. Pałac Kultury i Nauki to cały katalog różnych chwytów i rozwiązań socrealistycznych. To jest architektura, która czerpie garściami z przeszłości i te dawne detale zestawia w nowy monumentalny gmach, ale w taki sposób, że one trochę zmieniają swój wydźwięk. Chodzi oczywiście o osiągnięcie celu perswazyjnego, propagandowego. A przecież omówiliśmy raptem zewnętrze, owszem wielkie, ale tylko zewnętrzną formę tej budowli. A przecież Pałac Kultury to także 800 tysięcy metrów sześciennych wnętrz, także monumentalnych i takich pałacowych układów. Warto wpaść do Pałacu Kultury, aby zobaczyć te niesamowite wnętrza, w których jest mnóstwo bardzo drogich materiałów i co tu dużo mówić, także świetnego rzemiosła. A dobra okazja do tego, żeby przyjść do Pałacu Kultury, będzie już w najbliższy weekend, 2 i 3 kwietnia, na warszawskich targach mieszkaniowych DOM 2016. Warto przyjść nie tylko dla wnętrz Pałacu Kultury, ale także dlatego, że będzie sporo atrakcji. O 12 w sobotę i w niedzielę ja wygłoszę wykłady o tym, skąd się wzięły bloki i jak się je teraz projektuje. Będzie tam też makieta, bohaterka filmu, który znajdziecie poniżej, więc każdy będzie mógł zobaczyć, jak działa wentylacja grawitacyjna. A także startuje pewien duży projekt, w którym uczestniczy cała ekipa Jagi, czyli ja i Natalia. Zapraszamy Was bardzo serdecznie w najbliższy weekend do Pałacu Kultury. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, klikając tutaj. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w najbliższy weekend.